Kontestacja. Witam Was niezwykle serdecznie, 17 stycznia, ja nigdy nie wiem jak przedstawić audycję osoby, która, znaczy właśnie, która nie jest autorem mojej audycji, Marcin Hugo-Kosiński po tej stronie kłania się niezwykle serdecznie i Sławek Mutury po drugiej stronie, witaj. Jesteś z nami? Powiedz, że cześć Hugo, cześć Wam wszystkim, tak jestem, nie słychać? Tak, tak, doskonale Cię słychać, tak, tak, to właśnie to Ty powinieneś się ze mną przywitać, a nie ja z Tobą, ale... Ale co tam? Witaj po długiej przerwie, słuchaj, 3 tygodnie. Co było? Co się działo ostatnio? Co się ostatnio działo? No wiesz, były święta i nowy rok i wyjeżdżałem. To jedna rzecz, a później jak wróciłem, byłem na Wyspach Kanaryjskich w okresie świąteczno-noworocznym. A później jak wróciłem, to niestety szok termiczny i wiesz, padłem ofiarą grypy. Jako jeden pewnie z tysięcy tutaj w Polsce. Także jeszcze z niej wychodzę, mam nadzieję, że starczy mi głosu na dzisiejszą audycję. To czemu człowiek pochodzący z Kenii wraca do Polski w styczniu? No właśnie, to jest dobre pytanie. No wiesz, między innymi po to, żeby móc z wami tutaj być na kontestacji, też żeby prowadzić Freedomię. Tak jak wiecie, z poprzednich audycji pewnie zostałem wybrany prezesem Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości na Wynajem, Mieszkanicznik, i naszą misją jest cywilizowanie polskiego rynku najmu, tego prywatnego. I macie zjazd w marcu. Tak, i mamy zjazd w marcu i oczywiście się już do niego przygotowujemy i zapraszamy też wszystkich bardzo serdecznie, to będzie w połowie marca w Łodzi. No ale oczywiście to cywilizowanie polskiego rynku najmu to jest dosyć duże zadanie i ciężko je jeszcze wykonywać zupełnie zdalnie, więc między innymi dlatego wracam w styczniu, jak tutaj jest zimno. Chociaż wiecie, to było tak, że jak wylądowałem, to o dziwo, to znaczy ten szok nie był tak duży, bo na początku stycznia jakoś tak no, zima była dosyć łagodna. Miałem nadzieję, że już w tym roku nie zobaczymy śniegu, no ale... Moje nadzieje okazały się niestety płonne, więc tak, spadło tego dużo i temperatury razem z tym śniegiem. Jeszcze tylko krótko powiem, że słuchacie audycji Freedomia, a można tutaj dzwonić na antenę oczywiście na numer 222-195-321, 222-195-321 lub kontestacja.com na Skype'ie. Ta audycja zajmuje się trzema tematami, tak generalnie, czyli wolnością finansową, wynajem... mieszkaniami na wynajem, właściwie nieruchomościami na wynajem, kwestią nieruchomości na wynajem, szeroko pojętym, oraz podróżami. I dzisiaj z tego, co widziałem po temacie, będziesz mówił dzisiaj na temat swojej najdłuższej podróży. Dobrze odczytałem? Tak, tak. Dzisiaj rzeczywiście planowałem mówić na temat najdłuższej swojej podróży. I taka najdłuższa podróż, no w sensie przemieszczania się z miejsca w miejsce, do tej pory to trwała moja podróż 9 miesięcy non-stop. Pojechałem z dwójką kolegów z SGPiS-u, teraz SGH z Warszawy, z Land Roverem, którego kupiliśmy w Londynie, pod Londynem, i pojechaliśmy tym Land Roverem z Polski do Kenii, czyli przez Europę, tam na Sycylię i promem do Tunezji, potem przez całą Afrykę Północną, przez środek Sahary. Odbiliśmy na zachód jeszcze do Mali, które w tej chwili jest ogarnięte wojną, i do Senegalu, i później wzdłuż wybrzeża jechaliśmy przez Côte d'Ivoire i Ghanę i Togo, Benin, Nigerię i później Kamerun, Republikę Środkowoafrykańską, Zaire, czyli teraz Demokratyczną Republikę Kongo, Rwandę, Burundi, Ugandę, no i wreszcie do Kenii. Ty, ale słuchaj, Sławek, ja ci przerwę na chwilę, ale to rozumiem, że potem już cię nic innego cię nie bawi, na przykład nie bawi cię wyjazd do Kołobrzegu, już właściwie, już żadna rozrywka jest ci, właściwie jest obciachowa, jeżeli nie obejmuje tam 14 krajów. Coś ty, wcale nie, to znaczy w ogóle wręcz przeciwnie, myślę, że wiesz, akurat w Kołobrzegu to dawno nie byłem, ale na przykład, nie wiem, dajmy na to w Lublinie, czy powiedzmy, nie wiem, w Olsztynie, czy w Toruniu nawet, byłem parę razy przed tym wyjazdem, przed tym, jak zacząłem jeździć po świecie, i teraz niedawno,
I powiem wam, że po prostu jestem dużo bardziej zachwycony w tej chwili tymi miastami niż byłem kiedyś. Pewnie też dlatego, że one się zmieniły, jakby wyładniały, ale myślę, że w dużej mierze ma to do czynienia z moim postrzeganiem, jakby zwracaniem uwagi na pewne detale, szczególiki, z większą taką wrażliwością. I myślę, że ta wrażliwość chyba po prostu rośnie wraz z podróżowaniem, z ilością odwiedzonych miejsc, bo po prostu też ten bagaż doświadczeń jest się cały czas powiększa i można właśnie docenić pewne rzeczy, obok których normalnie mieszkańcy może by tak przeszli dosyć obojętnie. Na przykład. No wiesz, czyli musiałbym się na jakimś tam miejscu konkretnie skupić, tak, Albo wybierz ale sobie weźmy jakiś, no. Olsztyn, tak, i Olsztyn po prostu jest niesamowitym miastem. Znaczy, ja nie wiem, nie widziałem, mimo że byłem na przykład w Finlandii, gdzieś tam oni też mają dużo jezior i jest takie miasteczko Savonlinna, które też leży nad jeziorami, ale w Olsztynie tych jezior jest chyba 5 czy 7 i jakby wiele rzeczy się wokół nich dzieje. Na przykład cały taki kampus uniwersytecki. Kurczę, teraz wyleciała mi nazwa, może ktoś jest z Olsztyna i podpowie. Ale powiedzmy, to jest bierze nazwę ten kampus i w ogóle nazwa tej dzielnicy właśnie od jednego z jezior. I po prostu on jest cały położony jakby nad tymi jeziorami, tak? Więc wychodzi się z uczelni, tam z jakiegoś wykładu, idzie się w stronę jeziora, siada na ławce. Jakby zupełnie inna atmosfera niż taka zupełnie niespodziewana. Więc to są takie, powiedzmy, no, smaczki, których pewnie, no nie wiem, być może, że studenci, którzy tam studiują, no, nie wiem, na ile to doceniają, tak? Ale myślę, że to jest coś, co, bo oczywiście są zaaferowani egzaminami, sesją i jakimiś tam innymi pierdołami. Może aż na to takiej dużej uwagi nie zwracają, nie mają na to czasu, tak? Albo po prostu się do tego przyzwyczaili, no i teraz robi na nich wrażenie tam coś zupełnie innego. Właśnie odwiedzenie tylu miejsc powoduje, że no, takie rzeczy drobne się wychwytuje. Ale wiesz, właściwie oczywiście, jak masz jakieś pytania, to strzelaj. No, a dawaj z tym Malita, tak. Natomiast wiesz, przypomniało mi się, że chyba niestety o tej wycieczce z Polski do Kenii w 1989 roku, bo to już było wiele, wiele lat temu, wyjechaliśmy jeszcze, Polska była krajem komunistycznym. Wybory tam 4 czerwca, właściwie kończył się, jak wyjechaliśmy w marcu, to z tego co pamiętam, to chyba się kończyły, czy akurat zaczynały rozmowy okrągłego stołu. Natomiast jak wybory 4 czerwca spotkały nas gdzieś tam chyba w Nigerii, czy na Wybrzeżu Kości Słoniowej. W każdym razie, jak wróciliśmy do Polski w listopadzie, to Polska była już zupełnie innym krajem niż ten, z którego wyjeżdżaliśmy. Więc to rzeczywiście była ciekawa sprawa. Ale wydaje mi się, że ja już o tej historii opowiadałem. Nie chciałbym się powtarzać. Więc dzisiaj chciałbym opowiedzieć o innej mojej najdłuższej podróży. I ta podróż właściwie nadal trwa. Rozpoczęła się 3,5 roku temu, czy powiedzmy 3,25 roku temu, w październiku 2009. I to jest podróż w nieznane, bo właściwie nie wiem, dokąd mnie ta podróż zaprowadzi. Otworzyła już przede mną, to znaczy, różne możliwości, których się nie spodziewałem. Chodzi mi mianowicie o bloga freedomia.pl. Który być może część z Was już zna, jeśli nie, no to oczywiście gorąco zapraszam. Także wiesz, Hugo i słuchacze, właśnie o tym blogu chciałem dzisiaj opowiedzieć, tak? Też jako, powiedzmy, podróż, może nie taka podróż klasyczna, że kupuje się bilet i zyskuje jakąś tam wizę i wsiada się do samochodu, nie wiem, pociągu czy samolotu i się gdzieś jedzie konkretnie. To jest bardziej taka oczywiście podróż wirtualna, ale nie mniej ciekawa i nie mniej ekscytująca niż te podróże takie w sensu stricte.
Więc o tym chciałem opowiedzieć, tak? A Freedomia powstała wtedy, kiedy kontestacja właściwie to ten sam moment. O, widzisz, czyli jesteśmy bliźniakami, tak? Można powiedzieć, że Freedomia na kontestacji, po prostu no, widać było, że to jest przeznaczenie, tak? To znaczy, że ci bliźniacy muszą się tam jakoś zejść. To podejdźmy do tego po polsku i powiedzmy, kto miał więcej porażek. Kto miał więcej porażek? No na pewno Freedomia, bo z tego co widzę, ta kontestacja po prostu idzie od sukcesu do sukcesu, no więc nie widziałem ani jakiejkolwiek, powiedzmy, porażki kontestacji. No chyba, że chcesz nam tutaj zdradzić jakiś rąbek tajemnicy. Czyli mówisz, że mamy lepszy PR, to dobrze. Tak, o kontestacji to słuchajcie, po prostu wiesz, no ja już tobie mówiłem, Hugo, tak wiesz, mailowo czy tam telefonicznie, ale słyszę o kontestacji po prostu w różnych zakątkach świata. Więc jak gdzieś powiedzmy, nie wiem, w Anglii na przykład, i to nie tylko w Londynie, ale gdzieś tam powiedzmy, nie wiem, w mniejszych miastach, mówię, że nazywam się Sławek Muturi, a mówię, tak, Sławek Muturi? Zaraz, zaraz, to ten z kontestacji? No tak. Nie, Także tak, nie ten z dokładnie. Freedomii, nie ten z od kilkuset nieruchomości. Nie, ten od, z kontestacji, dokładnie. Zresztą wiesz, to znaczy po prostu jadę tam gdzieś w Anglii i wiesz, spotykam Polaka i zaczynamy rozmawiać i wiesz, okazuje się, że on też prowadzi audycję na kontestacji, także po prostu wiesz, Marek Niedźwiedź. Nie wiem jak teraz ostatnio jest aktywny, ale No, popędzam go, będzie zaraz znowu, tak. będzie znowu tak, będzie trochę bardziej. Zresztą też wiem, że tam przymierza się do uruchomienia jakby brytyjskiej wersji Asbiro. Także tak, no jest kontestadorem bardzo bliskim. No i okazało się, że po prostu no, to jest ta jedna rzecz, która nas łączy, tak? Więc oprócz powiedzmy języka polskiego. Więc wiesz, kontestacja po prostu ma fantastyczny PR, w ogóle globalny, tak powiedział. Co z tą Freedomią? No właśnie, więc Freedomia to jest blog. Blog i jak zacząłem go pisać, czy postanowiłem właściwie, jak postanowiłem go pisać tam w 2009 roku, to wiecie, że ja nawet nie wiedziałem, co to jest tak naprawdę blog. W ogóle nigdy nie czytałem żadnego, nigdy na żadnym nie byłem, po prostu nie pierwszy raz usłyszałem to słowo na jakiejś konferencji, zresztą nieruchomościowej w Stanach, w San Francisco czy w Nowym Jorku. I pamiętam, że to była taka duża, tam kilkudniowa konferencja i takie sesje plenarne i sesje takie powiedzmy warsztatowe. I było kilka warsztatów poświęconych blogowaniu. I po prostu tak z ciekawości poszedłem przez pierwsze kilka minut w ogóle nie rozumiałem o co chodzi, bo wszyscy już mówili o zaletach blogowania, o technikach blogowania i tak dalej, a ja w ogóle nie wiedziałem, co to jest blog. Więc dopiero gdzieś tam musiałem wychwytywać z kontekstu, o czym mowa. I postanowiłem, ponieważ wtedy akurat napisałem książkę z moim przyjacielem, współautorem. Napisaliśmy książkę Wolność finansowa dzięki inwestowaniu w nieruchomości. I tak spodziewałem się, że powiedzmy, no to jest dosyć nowy sposób myślenia w Polsce. Tylko ci, którzy zetknęli się wcześniej z książkami na przykład Kiyosaki czy Bodo Schäfera, coś tam o tym wiedzieli, ale no, nie była to powszechna wiedza. Więc spodziewałem się, że będzie wiele pytań, wątpliwości, że nie na wszystko uda nam się odpowiedzieć w książce. I dlatego postanowiłem, że blog to będzie właśnie taki super platforma, super mechanizm do tego, żeby odpowiadać na pytania czytelniczek, czytelników. I tak powstała właściwie ta idea. I pamiętam, że wtedy właśnie współautor książki mnie pytał w ogóle, to znaczy on miał wiele wątpliwości, to znaczy jak to blog, przecież ty się w ogóle na tym nie znasz, to trzeba dużo czasu temu poświęcać, za jakiś czas w ogóle jakby stracisz wątki, o czym pisać, bo ci się skończą. Ja się bałem czego innego, to znaczy bałem się takiego internetowego chamstwa, to znaczy to, co słyszałem o internecie i o blogowaniu. Chociaż sam, tak jak mówię, nigdy nigdzie nie wchodziłem i nawet jak podjąłem decyzję, żeby zacząć bloga, to w ogóle nie wchodziłem po to, żeby się jakoś nie dać zasugerować, tak? No nie chciałem powielać czyichś pomysłów, tylko po prostu stworzyć to tak, jak ja to rozumiałem.
Ale czytałem wtedy wiele na temat tego, jak któraś z siatkarek, tych złotej powiedzmy piątki czy siódemki, tam siatkarek polskich, po prostu zrezygnowała z gry dla reprezentacji, dla mistrzów Europy, świata, czy jakie tam tytuły oni jeszcze zdobyli, właśnie dlatego, że po prostu ktoś ją tam nawyzywał w internecie od różnych tam, no nie będę tutaj cytował. I bardzo się bałem, to znaczy takiego właśnie chamstwa, że po prostu ludzie zaczną tam wyrażać się pod naszym adresem jakoś tam niewybrednie. I że w ogóle te dyskusje będą jakieś takie bezsensowne i w ogóle nie na temat, i jakieś emocje, i jakaś paranoja. Okazało się, że moje obawy były niesłuszne. Trochę jakby wybiegam w czasie, ale właściwie od początku powstania blogu chyba ani razu nie musiałem jakby skasować żadnego komentarza, ani go w żaden sposób tam powiedzmy edytować. Więc tylko tyle akceptuję i właściwie wszystkie są na bardzo dobrym poziomie i takim standardzie, więc to jestem zadowolony z tego, że te moje obawy okazały się płonne. Myślę, że tutaj pewnie społeczność freedomiaków jest pod tym kątem podobna do społeczności kontestacji, tak? Po prostu jesteśmy pozytywnymi ludźmi, cenimy sobie wolność. I tolerujemy to, że po prostu ktoś może mieć inne poglądy i powiedzmy potrafimy się nie zgadzać bez uciekania się powiedzmy do, nie wiem, wulgaryzmów, inwektyw i jakichś tam innych powiedzmy emocjonalnych argumentów. No, ale muszę powiedzieć, że to nie było takie od razu, tak? To trzeba było trochę wypracować jednak, trzeba było trochę ludzi sobie zrazić, żeby wypracować poziom taki, jaki jest i przyciągnąć takich ludzi. To sielankę miałeś. Tak, jakoś, no może pomogło mi to, że wiesz, no pewnie jak masz stację na żywo w internecie i każdy może zadzwonić, no właśnie, czekamy tutaj oczywiście na telefony, tak, pod 222-195-321 albo na kontestacja.com. Jak prowadzić bloga, czy coś? A tak, jak prowadzić bloga, wasze, nie wiem, opinie, jeżeli czytaliście Freedomie, czy może jakieś sugestie, czy jakiekolwiek inne pytania dotyczące samego bloga, to rzeczywiście to, co mi pomogło, to znaczy no to, że te komentarze, ja to tak zasetapowałem właśnie z tej obawy, że komentarze muszę ja akceptować. To powiedzmy, najpierw ja je przeczytam i dopiero decyduję, że zatwierdzam, tak? Więc może ludzie, którzy są świadomi, że to tak funkcjonuje, po prostu wiedzą, że pewnie ich komentarz byłby jakoś tam, no nie wiem, ocenzurowany czy wyrzucony, więc może przez to sami z siebie, ale no nie wiem dlaczego, w każdym razie akurat z tego jestem bardzo zadowolony. Miałem problem taki natury technicznej, bo w ogóle ja jestem, to ty dobrze wiesz, Hugo, i pewnie ci, którzy mnie znają, że ja jestem takim technologicznym dinozaurem. Między innymi dlatego nie jestem nadal w stanie, powiedzmy, nawet nie próbuję samodzielnie prowadzić audycji, bo po prostu przeraża mnie ta strona technologiczna. Więc w blogu było podobnie, to znaczy pojęcia nie miałem, jaka technologia i co, jak to ma wyglądać, zwłaszcza, że nie śledziłem żadnych innych blogów. I w końcu jakąś tam, powiedzmy, metodą prób i błędów ustaliłem, odkryłem, że właściwie najlepszym takim narzędziem będzie WordPress i znowu tam szukałem kogoś, kto mi pomoże tą stronę wykonać, tak, od strony technicznej. I tutaj w Warszawie na początku dostawałem jakieś takie propozycje, po prostu po ileś tam tysięcy złotych akurat jechałem do Łodzi i po prostu wklepałem do Google'a WordPress, Łódź, specjalista i ileś tam osób mi wyskoczyło, umówiłem się z kilkoma. Tam dwie, trzy osoby wydawały się takie naprawdę bardzo sensowne. W końcu wybrałem taką dziewczynę, która właściwie postawiła bloga, można powiedzieć, że przez 2 czy 3 wieczory. Po prostu zanim wróciłem do Warszawy, to już miałem jakąś tam pierwszą wersję, którą sprawdziłem, dałem jej uwagi i potem następnego dnia była już kolejna rano. Naprawdę super w ogóle, to byłem bardzo zadowolony z tej współpracy i koszt w porównaniu do Warszawy, to znaczy to nie wiem, no to było tam, jeśli dobrze pamiętam, to 800 zł, później tam były jeszcze jakieś rozszerzenia, więc może to wzrosło do 900,
no jakby ten rząd wielkości, tak? Więc tutaj naprawdę to poszło dużo, dużo, dużo lepiej niż się spodziewałem. Nie chciałem, żeby ten blok był w momencie uruchomienia taki, no, jakby dziewiczy, zero wpisów, zero czegoś, więc trochę czasu mi zajęło, żeby tam, powiedzmy, no, trochę zrobić opisów różnych tam rzeczy, tak? Blok dotyczył początkowo książki, więc był opis książki, jak książka powstała, jakieś tam skróty rozdziałów, inne rzeczy, ale też jakieś tam wpisy, powiedzmy, takie bardziej merytoryczne, tak? Na czym ta wolność polega i w ogóle dlaczego nieruchomości i tak dalej, więc o, zdaje się, że mamy pierwszy telefon. Witaj, jak ci na imię? No, witaj, Sławku, Adam z tej strony. A, cześć, Adam. No, dawno cię nie słyszałem, więc, a ponieważ tak akurat mi się teraz inne rzeczy jeszcze też nakładają czwartki, że skończyła mi się jedna audycja, no to przełączyłem, także nie jestem w temacie za bardzo, ale usłyszałem o tym, że mówisz o blogu i od razu pierwsze pytanie mi się pojawiło, czy poza Freedomią nie myślałeś o tym, żeby również założyć blog związany z twoimi podróżami? Bo ja wiem, że tam gdzieś w przyszłości zamierzasz napisać książkę o tych podróżach, no ale przyszłość to jest przyszłość. Książkę się może dłużej trochę pisze, a taki blog na bieżąco z różnych twoich eskapad po świecie. To, co robisz oczywiście w audycji też na kontestacji, ale gdyby było jeszcze w formie pisanej, no to może byłoby jakimś ciekawym tym. To jest pytanie, a tak jeszcze komentarz a propos tego, że na kontestacji mamy taką, a nie inną społeczność. Tu Hugo mówił właśnie o tym, że została ona wypracowana i że tu w zasadzie bluzg prawie nie ma i tak dalej. No, sugeruję posłuchać ostatnie nagranie już z Off-Topiku, tam z doktorem Karbaszewskim, prawda? Tutaj niby kulturalnie, ale po prostu poziom różny również bywa, więc... Więc to też nie jest tak do końca. Wiadomo, że na Freedomi, na blogu pojawiają się osoby, które są konkretnie zainteresowane pewnym tematem i w pewien sposób jest to towarzystwo elitarne, no jakby nie patrzeć, niszowe można powiedzieć, prawda? Ale ono się samo jakby wypracowuje. No ja pamiętam jeszcze przecież na kontestacji mieliśmy audycję związaną z UFO i tymi innymi wszystkimi rzeczami, co Hugo z Martinem skutecznie wycięli. I to słusznie, bo jeżeli mamy jakąś misję, a ktoś nam nie po drodze z tej misji, no to po co, nie? Po co ma przeszkadzać? Bo to są czasami takie łańcuch z kulą, nie? Który ciągnie nas i sprowadza do nas różne niepożądane elementy. No dzięki Adam, pozdrawiam ciebie i Wrocław. O właśnie, tak przy okazji to może jakieś tam spotkanko by, bo powiedzmy... No już się szykuję właśnie, powoli mam naciski jakieś, także ja trochę jeszcze muzycznych rzeczy musiałem porobić w tej chwili, nadgonić, także, ale no pewnie będzie niedługo i we Wrocławiu spotkanie. To super, super, dzięki Adam. No. Dzięki wielkie. Odpowiadając na twoje pytanie, nie wiem, czy Hugo będzie też się chciał odnieść, ale... No muszę wiesz, chyba troszkę, ale dawaj, Sławek. A propos Freedomi, to znaczy i podróżowania, to jakby to powiedzieć. Znaczy, jest trochę tak, że ja jak podróżuję, inaczej, jak czymś się zajmuję, to staram się zająć tym na 100%, to znaczy... Więc ja raczej jak podróżuję, to nie zabieram ze sobą komputera, nie zabieram ze sobą, powiedzmy tam, nawet telefonu. Po prostu totalnie odcinam się od tego, co tutaj się działo w Polsce. I dlatego, powiedzmy, no trochę mam techniczne ograniczenia w tym, żeby tam coś pisać. A jedyny wyjątek, który robię, to znaczy to jest to, że jakoś tam, no nie wiem, jakiś czas temu i żałowałem, że tak późno, bo nie od razu mi to przyszło do głowy, jak powstała Freedomia, ale później założyłem taki kącik, powiedzmy, nieruchomości za granicą. I czasami właśnie w tych postach dotyczących tego, jak wygląda rynek nieruchomości, dajmy na to, nie wiem, tam w Egipcie, czy w RPA, czy no nie wiem, gdzie tam akurat byłem, czy teraz na Wyspach Kanaryjskich, no to coś tam piszę i czasami jakieś tam, powiedzmy, no... sprawy związane z samymi atrakcjami tego kraju gdzieś tam czasami też się przewijają, ale
Jak to będzie wyglądało w przyszłości? Czy wiesz, zrobić drugi blog? No powiem, że chyba nie mam na to tak bardzo sił, bo jednak powiedzmy takie pisanie dosyć regularne na blogu to jest dosyć czasochłonna sprawa. I myślę, że po prostu, a jeszcze jak brać pod uwagę, że to nie są jedyne rzeczy, które piszę, bo w ramach cywilizowania polskiego rynku najmu, czyli spełniania naszej misji, naszego stowarzyszenia, no piszę bardzo wiele, staram się jak najwięcej pisać różnego rodzaju artykułów. O właśnie, przypomniało mi się, że na jutro też muszę jeden napisać. Więc piszę dużo artykułów do mediów na temat właśnie rynku najmu, więc i tak sporo siedzę przy klawiaturze, ale być może, że kiedyś właśnie w przyszłości niedalekiej w ogóle Freedomia przesunie się z nieruchomości właśnie w kierunku bardziej powiedzmy takiego życia postkorporacyjnego, podróżowania i zupełnie nic na temat biznesu. Mam nadzieję, że w ciągu 3 lat już całą swoją wiedzę, którą mam, które doświadczenie, które zdobyłem w tych obszarach związanych z najmem, zdążę przekazać. Nie będę miał nic innego nowego do przekazania i pewnie Freedomia w naturalny sposób wyewoluuje w kierunku właśnie bardziej takim lifestyle'owym. Fajnie, to dobrze brzmi. Tym bardziej, że naprawdę tymi podróżami ten żyjesz. Ja rozumiem troszkę twój dylemat, ponieważ ja właściwie już kilkukrotnie chciałem ci zaproponować, chyba ci nie zaproponowałem w końcu, to, że no wiesz, no właściwie strasznie dużo się marnuje materiału, jeżeli byś pojechał z kamerą i kręcił, wiesz, jestem na lotnisku, jestem gdzieś tam tutaj, wiesz, ludy pierwotne sobie chodzą z dzidą na przykład i tak dalej, ale rozumiem ten dysonans w momencie, kiedy, wiesz, wtedy jesteś jako reporter, a nie jako normalny, wiesz, uczestnik, który tam, wiesz, żyje, tylko musi cały czas coś nagrywać. No dokładnie, dokładnie, wiesz, także ja na przykład w ogóle jakby z tego powodu właśnie, o którym mówisz, to wiecie, że ja w ogóle w swoje podróże nawet nie zabieram aparatu fotograficznego. W ogóle nie robię żadnych zdjęć, żadnych dokumentacji, czegokolwiek. Po prostu czuję, że to by mnie odciągało od samej tej przyjemności podróżowania. Tak? Więc tutaj jakby to rzeczywiście trochę nie idzie w parze. Czy taki egoista jesteś jednak? Egoista? No tak, tak, na pewno. Nie, akurat nie wiedziałem, że w tym aspekcie również, więc musiałem się chwilę zastanowić, ale tak, jestem strasznym egoistą. Przyznaję. Niestety. To nie chwalę się, tylko przyznaję po prostu i już nie widzicie mnie, ale jestem naprawdę bardzo zakłopotany tym wyznaniem. I to mówi Sławek Muturi, który prowadzi audycję Freedomia. Dzisiaj o 21 z minutami zaczęliśmy z opóźnieniem dzisiaj. W ten piękny czwartek dzisiaj jest. Jeżeli chcecie dzwonić, to dzwońcie na numer 222-195-321 lub kontestacja.com na Skype'ie. Stronę Freedomi znajdziecie pod nazwą, czy pod adresem freedomia.pl, oczywiście jak łatwo się domyślić. A my wracamy do audycji, a może nie będę odpowiadał na inne kwestie, bo to może w komentarzach albo kiedy indziej, tym bardziej, że już tam się wypowiadałem na ten temat. Sławek, dawaj, oddaję ci głos. No dobrze, dalej. No dobra, czyli dalej, czyli początki Freedomi, czyli październik 2009 i tak jak mówiłem, napisałem parę postów, żeby ktoś by ewentualnie wszedł, to żeby to nie było takie totalnie dziewicze, typu witam tutaj i coś tam fajnie, tak? Przychodź częściej. Więc kilka wpisów bagdetowałem i teraz szok, bo pierwszego dnia, kiedy kontestacja, widzisz jak się po prostu zintegrowałem myślowo, kiedy Freedomia ruszyła, od razu pierwszego dnia mieliśmy 17 wejść. Wow. Naprawdę. Po prostu w ogóle spodziewałem się, że będzie zero. No, ktoś tam jeden przypadkowo, gdzieś tam coś, ale mieliśmy od razu 17 wejść. To znaczy, więc to było zaskakujące. Oczywiście teraz to pewnie 17 wejść mamy tam, nie wiem, ileś tam minut. Natomiast się zastanawiałem, skąd ci ludzie się wzięli. No i oczywiście, że większość z tych osób po prostu wzięła się z książki, tak? To są ci, którzy jakoś tam powiedzmy sięgnęli do książki, gdzieś ją kupili w Empiku, czy gdzieś tam zamówili. A ponieważ na każdej stronie książki był wydrukowany adres Freedomi i w tekście też tam zaproszenia do komentowania czy zadawania pytań, więc właśnie ludzie po prostu nie tylko, że wchodzili, ale właśnie zadawali pytania, tak? Albo gratulowali książki, to było oczywiście bardzo miłe.
podziękowali za to, że powiedzmy ta książka powstała i były takie przykłady, to mnie najbardziej jakby wzruszało i nadal wzrusza, bo powiedzmy te historie czasami się też powtarzają, może nie aż tak często jak kiedyś, ale gdzie ludzie opisują to, że powiedzmy pod wpływem książki między innymi, no ale pod wpływem tej książki również jakby zmienili swoje podejście do może nie do życia, ale przynajmniej do tej finansowych aspektów życia i zastanowili się jakby nad swoją przyszłością finansową i ta książka ich jakoś tam zainspirowała do podjęcia działań w kierunku budowania wolności finansowej, więc naprawdę to było niesamowite. Czasami ludzie pisali jakby bezpośrednio na Freedomi, czasami na maila, więc jeżeli te historie nie były zbyt osobiste, to wtedy prosiłem, żeby czy mogę ewentualnie podzielić się z tą historią na łamach Freedomi. Czasami były trochę zbyt osobiste, bo na przykład, no nie będę tutaj wymieniał z imienia i nazwiska, zresztą nie pamiętam nawet imienia i nazwiska, ale napisała do mnie pewna dziewczyna młoda, 20-kilkuletnia i napisała powiedzmy o tym, że mieszka w Warszawie, pracuje, mieszka w Warszawie, niewiele zarabia, podała zarobki, tam powiedzmy średnia krajowa, może nawet trochę mniej, i że mieszka w pokoju, w trzypokojowym mieszkaniu, które dzieli tam powiedzmy ze znajomymi, ma 3000 zł oszczędności, niewiele, no ale powiedzmy jakoś tam na początek, no i myślała o tym, żeby oszczędzać dalej i potem wziąć kredyt hipoteczny, żeby kupić mieszkanie, żeby wreszcie nie mieszkać z kimś, tak? Tylko mieć samodzielną chociażby kawalerkę, ale przeczytała tę książkę i zaczęła się zastanawiać, czy może jednak się nie przemęczyć jeszcze trochę w tym pokoju z innymi i żeby oszczędzać dalej, ale żeby kupić mieszkanie na wynajem. I wiecie, no to było to pytanie i jeszcze dodała, że właściwie to powinnam dodać, że ja nic nie rozumiem o finansach, dopiero od 2 lat pracuję, a wcześniej byłam przez kilka lat zakonnicą. Okej, więc zupełnie byłam odizolowana od świata, powiedzmy, finansów. Więc wiecie, to znaczy dostałem tego maila dosyć długiego, jakby z całą tą historią i naprawdę po prostu aż mnie zamurowało, tak? Musiałem się długo zastanowić w ogóle, to znaczy jak odpowiedzieć, co odpowiedzieć, to znaczy jakby, no nie wiem, zrobiło to na mnie jakby piorunujące wrażenie i coś tam odpowiedziałem jej, powiedziałem jakiego rodzaju pytania ja bym sobie na jej miejscu postawił, ona po jakimś czasie odpowiedziała na te pytania, jeszcze tam coś dodała i tak korespondowaliśmy ze sobą powiedzmy przez dłuższy czas, więc oczywiście tej historii nie zamieszczałem powiedzmy tam na Freedomi, ale było sporo powiedzmy takich historii ludzi. Zresztą jak chcecie poczytać o tych historiach, to dla mnie to jest jedna z najfajniejszych części w ogóle Freedomi. Jest taka powiedzmy zakładka, kategoria, która się nazywa Zapiski zdeterminowanego Freedomiaka. I tam ludzie po prostu tak opisują spontanicznie jakby swoje dokonania na drodze do wolności finansowej, tak? Albo kiedy mieli dylematy i w końcu co tam zaczęli robić. Niektórzy po prostu bardzo szybko, tak? Znaczy to było tak, że po prostu przeczytali książkę i powiedzmy w ciągu miesiąca kupili jedno mieszkanie, a potem kolejne, tak? I jakby po prostu działali ekspresowo. Inni z kolei, no jakby tam mieli wiele dylematów, coś i po jakimś czasie dopiero. Więc bardzo, bardzo ciekawa jakby analiza różnego rodzaju przypadków. Dzisiaj to minęło już powiedzmy tak z grubsza policzyłem, że jakieś 1200 dni, czyli te 3 lata z kawałkiem. I jaki jest bilans, że tak powiem, wiesz, osiągnięć Freedomi, no to mamy jakieś 720 wpisów. Nie wiem, dużo, mało, no wychodzi tak mniej więcej 2 wpisy co 3 dni. Więc no oczywiście ja, prawdę mówiąc, dalej jestem taki dosyć dziewiczy, jeżeli chodzi o inne blogi. Rzadko zaglądam, chyba że ktoś przyśle linka i coś, i to znaczy jakoś nie staram się gdzieś tam wchodzić i pozycjonować Freedomi, robić kupę linków, odsyłań, jakby to nie po to prowadzę Freedomi. Właściwie to jest blog, który ma charakter niekomercyjny,
Było parę osób, które gdzieś tam mi pisały jakieś maile, czy tam ktoś zadzwonił, że chciałby zamieścić na Freedomie jakieś reklamy i tak dalej. I ja grzecznie, ale po prostu odmawiałem. I pamiętam taką jedną panią, która się zdziwiła, że jak to pan odmawia, nawet jeszcze nie powiedziałam panu jaką kwotę, o jakich kwotach mówimy. Ja mówię, że właśnie, tym lepiej, wolę nie słyszeć, bo jeszcze bym się skusił i miał dylematy i coś tam, po prostu nie chcę wiedzieć i tyle, tak? Więc to są dwa wpisy mniej więcej na 3 dni, w ciągu 3 dni, czyli powiedzmy tak, no 0,7 wpisów dziennie, tak? I 4600 chyba mniej więcej komentarzy, czyli gdzieś tak powiedzmy 6 z kawałkiem na każdy wpis średnio, więc nie jest tych komentarzy jakoś bardzo dużo, ale tak jak czasami zdarza mi się zaglądać gdzieś na inne blogi, to tam jest powiedzmy często tak, że te komentarze po prostu ludzie szybko piszą, chyba nie do końca przeczytali, co poprzednik tak naprawdę napisał, jest dużo jakichś takich nieporozumień innych. I to samo z siebie nakręca po prostu dużo, dużo takiego szumu informacyjnego, tak bym to nazwał. Więc cieszę się, że u nas powiedzmy wśród tych komentarzy jest wiele takich naprawdę bardzo przemyślanych, głębokich, ludzie dzielą się swoimi doświadczeniami. Za to oczywiście jestem ogromnie wdzięczny wszystkim z was, którzy ewentualnie tam, jeżeli słyszycie, jeżeli jesteście aktywni na Freedomie, jestem ogromnie wdzięczny, bo kiedyś zasłyszałem takie powiedzenie, w którym myślę jest bardzo wiele prawdy, że o jakości, o standardzie bloga nie decyduje autor tego bloga, tylko czytelnicy. Tak? Więc tutaj naprawdę w przypadku Freedomi głęboko wierzę, że tak jest i to dzięki wam wiele, wiele rzeczy tutaj jakby się żyje. No w ogóle jest też tak, że Freedomia właściwie też na prośbę, na sugestie czytelników bloga zaczęliśmy się spotykać w realu. Nie chodzi mi o te sklepy, tak? O sieć sklepów spożywczych, hipermarketów, tylko no, w tym realu, nie w internecie. Najpierw pierwsze spotkanie chyba, nie pamiętam, w Warszawie, potem zaraz w Gdańsku, właśnie we Wrocławiu, skąd dzwonił przed chwilą Adam, i w innych miastach. Zaczęliśmy się spotykać i okazało się, że naprawdę po prostu ta społeczność freedomiaków, freedomiaczek, to naprawdę grupa fantastycznych ludzi, młodych, dla wielu z nich ja jestem po prostu dziadkiem, czy tam ojcem mógłbym być na pewno, ale ludzi młodych, bardzo otwartych, takich samodzielnych w myśleniu, w działaniu, nie chcą narzekać, tylko chcą brać sprawy w swoje ręce, nie czekać, aż ktoś coś dla nich zrobi, tylko samemu coś zrobić dla siebie, dla innych, więc te spotkania dawały mi ogromnie dużo satysfakcji. Zaczęliśmy się spotykać coraz częściej. I właściwie można powiedzieć, że Freedomia, mimo że ma tylko te 3 lata z kawałkiem, więc można powiedzieć, że dopiero zaczyna wychodzić z wieku niemowlęcego, ale pewnie jak to w internecie, wszystko w internecie się szybciej dzieje. Internet jest taki dynamiczny i w ogóle kontestacja równolatka Freedomii po prostu już jest znana na całym świecie. Więc wiecie, więc okazuje się, że ta 3-latka Freedomia po prostu urodziła już, i to rok temu, więc wtedy miała w ogóle 2 latka, urodziła córeczkę, czy syna, no nie wiem, jakiej płci jest Stowarzyszenie Mieszkanicznik, bo właściwie można powiedzieć, że to stowarzyszenie po prostu założyli freedomiacy, tak? Oczywiście dzisiaj to te społeczności nie przekładają się jak jeden do jednego, nie sądzę przynajmniej. Natomiast rzeczywiście Freedomia urodziła coś, co z pewnością Freedomię przeżyje, bo wierzę w to, że to stowarzyszenie będzie z nami długo, długo
jakby nawet po moim wycofaniu się, po tym jak już nie zostanę wybrany prezesem, nie będę już chciał kandydować, po tym jak umrę, to mam nadzieję, że stowarzyszenie będzie dalej cywilizować polski rynek najmu i wprowadzać nowe standardy i tak dalej. Więc bardzo się cieszę. Jak dalej będzie wyglądać Freedomia? No trochę o to już zahaczyłem, odpowiadając na pytanie Adama. Tak mi się wydaje, że pewnie coraz więcej będzie takich tematów właśnie związanych z życiem postkorporacyjnym. Bo początkowo rzeczywiście mówiłem na Freedomi tylko o nieruchomościach, tak? O technikaliach inwestowania. Później pojawiły się tematy związane z samym zarządzaniem najmem, no bo ludzie słusznie zresztą zwracali uwagę na to, że okej, idea wolności finansowej fajnie, super, każdy by to chciał mieć, czy prawie każdy. Nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości jako sposób osiągnięcia wolności finansowej, okej, niektórzy byli nieprzekonani na początku, część się przekonała, część ma nadal jakieś tam obawy, no ale ogólnie konkluzja była nawet wśród tych, którzy byli przekonani, mówili tak, super, fajny pomysł, ale, no i właśnie, i to ale z kolei dotyczyło tych takich technikaliów związanych z zarządzaniem najmem. Że co zrobić, bo najemca może nie płacić, nie chcieć się wyprowadzić, zniszczyć mieszkanie i wiele innych tam powiedzmy barier, problemów i konsekwencji, że tym trzeba się zajmować. I zacząłem się dzielić po prostu swoim doświadczeniem w tak zwanych dobrych praktykach najmu. Tak? I jakby z tego zrodziła się potem stowarzyszenie, które jakby zdecydowaliśmy, że musimy coś z tymi praktykami zrobić, tak? No, poszerzyć wiedzę naszą, nas, mieszkaniczników, właścicieli nieruchomości, żebyśmy zaczęli po prostu no, robić rzeczy w bardziej sensowny, poukładany sposób, a nie tak totalnie chaotycznie, reaktywnie. Więc to był drugi wątek, który pojawił się na łamach Freedomi. Później jakieś takie właśnie wątki, powiedzmy, związane z nieruchomościami za granicą, czy właśnie też na łamach Freedomi dzielę się z wami książkami, które przeczytałem, które wydaje mi się, że warto, jakby, że są warte zarekomendowania. Więc nie sprawdzałem, ile ostatnio tych książek tam się znalazło już, ale myślę, że to jest dziesiątki, może no, gdzieś tam koło setki. Więc na te 720 wpisów myślę, że około powiedzmy tam 1/10, może trochę więcej, to są wpisy, po prostu rekomendacje książek, które przeczytałem, tak? I taki no powiedzmy skrótowy jakby wyciąg z tej książki, co tam jest najważniejszego, tak? Więc to też jest dosyć istotna część jakby Freedomi. A trochę właśnie na temat tych nieruchomości za granicą, trochę takich spraw powiedzmy, no nie wiem, organizacyjnych typu informacje, jak to się mówi, ogłoszenia parafialne, tak? Gdzie tam się spotkamy, co tam się będzie działo, co się dzieje w stowarzyszeniu i tak dalej, albo jakieś, powiedzmy też chwalę się, też staram się robić jakiś PR, oczywiście nie mam takich specjalistów od PR-u jak kontestacja, sam się zajmuję tym PR-em, ale jak uda mi się gdzieś, powiedzmy, nie wiem, zostanę gdzieś zaproszony do jakiejś stacji telewizyjnej, radiowej, czy ukaże się jakiś wywiad, czy artykuł mój w mediach, to też na łamach Freedomi się tym chwalę, więc to też jest, powiedzmy, tam znowu, nie liczyłem akurat tych wpisów, ale też ich pewnie jest tam no, z 10%, może więcej, bo udało się dosyć dużo tego, powiedzmy, PR-u tam zamieścić. Ale mnie najbardziej się podobają te zapiski zdeterminowanych freedomiaków. To jest po prostu dla mnie w ogóle sól tej Freedomi. No i oczywiście tutaj taki mój apel do was, żebyście dzielili się po prostu swoimi historiami. Pod tymi historiami zwykle jest właśnie najwięcej komentarzy. Powiedzmy, ludzie doceniają odwagę, jakby tam powiedzmy pytają o szczegóły. Czy dzielą się swoimi wątpliwościami, tak? To znaczy identyfikują jakieś ryzyka, więc to jest bardzo taki żywy dialog. Nie udało mi się, tutaj akurat to jest taka trochę właśnie, mieliśmy po polsku, Hugo zachęcał, żebyśmy po polsku powiedzieli, zaczęli licytować się na porażki, no. Więc jedną z takich rzeczy, których nie udało mi się,
Liczyłem na to, że na Freedomi pojawią się też jako gościnni autorzy, specjaliści od różnych takich tematów wokół inwestowania w nieruchomości, w których ja nie mam żadnej wiedzy albo mam, powiedzmy, no, dużo słabą po prostu, tak to nazwijmy, słabą wiedzę, jak na przykład kwestie. Dwa razy udało się i tam dwie osoby przez krótko, najpierw jedna, potem druga, najpierw Bartek, potem Janek, pisali gościnnie na temat kredytów, kredytowania, finansowania w ogóle zakupów nieruchomości, ale jakoś tak, powiedzmy, no nie wiem, z różnych tam powodów osobistych i innych, powiedzmy, jakoś tam wytracili animusz. A może ja ich jakoś tam zniechęcałem, nie wiem, chociaż nie starałem się zniechęcać. No w każdym razie to były dwie takie próby, niezbyt długotrwałe, a już zupełnie nie udało mi się, powiedzmy, przyciągnąć jakiegoś prawnika, czy podatkowca, czy powiedzmy kogoś, kto zna się na kwestiach budowlanych, czy powiedzmy remontowych, jakby tego typu rzeczy, żeby, powiedzmy, jakoś tam, no trochę rozumiem, no bo z jednej strony, jak ktoś ma prowadzić i tam, powiedzmy, pisać te artykuły, no to po co może równie dobrze zacząć swój własny blog, tak? Więc niż powiedzmy gościnnie występować na czyimś, tak? I powiedzmy tam generować komuś jakiś tam ruch i potencjalnie zarobki i tak dalej. Aczkolwiek, tak jak mówię, no, nikt jeszcze nie widział chyba Żadnej reklamy. A są takie blogi w tej chwili, na przykład gościa, który na przykład, nie wiem, zna się na remontach i pisze o tym, że składzie, że zróbcie to tak, albo zwróćcie uwagę na coś takiego, albo coś w tym rodzaju. Tak. Myślę, nie potrafię teraz podać jakichś konkretnych nazw, ale jakby z tego, co widzę, bo na przykład czasami widzę, że ktoś, wiecie, bo to jest trochę tak, aha, powiedziałem, że reklama się nie pojawia na Freedomi, no trochę się pojawia w taki zaawalowany sposób, tak, bo ktoś po prostu robi wpis na Freedomi i daje odsyłacz na jakąś tam swoją stronę, tak, linka. Więc ja wchodzę na tego linka i jakby patrzę, to znaczy co, i w ten sposób widzę, że powiedzmy na jakieś tam, jest sporo takich oczywiście blogów około nieruchomościowych, czy nawet nieruchomościowych, tak. Jest w ogóle taka strona, może tutaj jest mniej akurat na temat nieruchomości, ale jest taki agregator blogów finansowych. Zresztą to się chyba tak nazywa, blogifinansowe.pl, a potem finansoweblogi.pl. Nie wiem, czy to konkurencja, czy to ta sama osoba, powiedzmy tylko, że wymyśliła, że będzie miała dwie domeny. No nie wiem, nie wgłębiałem się w to aż tak bardzo, ale rzeczywiście jest sporo różnego rodzaju blogów, jakby ta blogosfera jest bardzo bogata. A właśnie, kurczę, no zapomniałbym o jednej, no dzięki, że mi to przypomniałeś, Hugo, widzisz, słaby jednak jestem w tym reklamowaniu, bo słuchajcie, blog Freedomia, o, to jest news, bierze udział w konkursie na bloga roku 2012. Mhm. I ten konkurs rusza niedługo. Niestety akurat organizatorzy tego konkursu wybrali takie terminy, gdzie będę za granicą w tym czasie, bo głosowanie na wasze ulubione blogi, czyli mam nadzieję między innymi na Freedomie, zacznie się 24 stycznia, czyli chyba za tydzień dokładnie, tak, w czwartek. Więc liczę na to, że... A, to trzeba wysłać SMS-a. Po prostu ze wskazaniem. Nie potrafię podać teraz nawet numeru tego SMS-a, bo to dopiero się dowiem 24 stycznia, jak będę za granicą, więc to trochę komplikuje sprawy. Natomiast postaram się oczywiście tutaj zrobić wyjątek i jakoś gdzieś tam w tej Republice Południowej Afryki znaleźć jakąś kafejkę internetową, tak żeby przynajmniej ogłosić, na jaki numer warto wysłać tego SMS-a i z jakim numerem, pod jakim numerem będzie się kryła Freedomia, bo to też jest jakoś tam zakodowane, więc oczywiście będę bardzo wdzięczny za każdego SMS-a przesłanego. Nie wiem, czy w tym roku organizatorzy też te pieniądze z tych SMS-ów, one były dosyć tanie, tam chyba złotówkę za SMS-a plus VAT, ale wtedy w poprzednich latach, w poprzednich edycjach konkursu przekazywali całość tych środków na jakieś cele charytatywne. Organizatorem jest chyba onet.pl, może ktoś jeszcze.
więc nie wiem, jak to będzie wyglądało w tym roku. Natomiast no, tak czy inaczej, mam nadzieję, że przynajmniej część z Was zechce przesłać SMS-a z kodem oznaczającym Freedomie w tygodniu rozpoczynającym się 24 stycznia. I konkurs zamknie się, czyli to głosowanie SMS-owe zamknie się 31 stycznia, będzie trwało dokładnie tydzień i liczę tutaj na wiele Waszego wsparcia. Dlaczego mi na tym zależy? Dlatego, że ja już uczestniczyłem w tym konkursie jakiś czas temu i widziałem, że po prostu skokowo wzrosła liczba osób odwiedzających Freedomie. I oczywiście, że to był pewien pik, to nie było tak, że powiedzmy wszystkie te osoby później dalej Freedomie towarzyszyły, ale część osób, która odkryła Freedomie dzięki temu konkursowi, widać było, że została, tak? I jakoś tam powiedzmy regularnie w miarę zagląda. O tym nie powiedziałem chyba, ale dzisiaj mamy regularnie, powiedzmy, odnotowuję o ponad 1000 wejść dziennie. Czasami to jest tam 1400, czasami to jest 930, ale w weekendy to właśnie jest tam powiedzmy 900 coś. Natomiast w ciągu tygodnia to jest 1000, 1200, no w porywach 1400, aczkolwiek no zdarzały się takie dni, ale to były jakieś takie pojedyncze dni, gdzie ten blog został gdzieś tam zacytowany i wtedy powiedzmy to skakało tam do kilku tysięcy nawet wejść. Natomiast no nie wiem, czy to dużo, czy mało, jakby powiedzmy no nie jest to takie aż bardzo pewnie istotne, bo tak jak mówię, nie mam zamiaru jakby powiedzmy zaśmiecać bloga reklamami, które będą was tam jakoś męczyć i odciągać od treści samego bloga. Więc to nie idzie mi o to, tak, żeby pozyskiwać dusze, które potem będę gdzieś tam komuś sprzedawał, czy raczej gałki oczne, tak? Pozyskiwać gałki oczne, które potem będę komuś tam sprzedawał. Nie mam zamiaru, raczej reklama się nie pojawia. Jedyna forma to jest taka, no czasami zdarza mi się coś napisać o Stowarzyszeniu Mieszkanicznik, no nie wiem, czy to jest reklama, to jest bardziej powiedzmy informacja. Czasami coś informuję na temat Mzuri, czyli spółki, która zarządza nieruchomościami na wynajem, której jestem założycielem, więc jest jakoś tam ze mną powiązana. I zresztą powiedzmy, no, dzięki tej ta spółka też dzieli się, czy współpracownicy dzielą się właśnie swoimi doświadczeniami w zarządzaniu najmem, więc to jest jak najbardziej dotyczy samej materii, powiedzmy, Freedomie. No i czasami zdarzają się te reklamy, tak jak mówiłem, że ktoś odsyła do jakiegoś bloga, tak, i nie było akurat żadnych odesłań do jakichś takich, powiedzmy, nie wiem, z seksem, czy jakiś tam z kupowania jakichś torebek. Oczywiście trochę się pojawia spamu, no ale ten spam, jakoś WordPress dobrze wychwytuje ten spam i właściwie tak po prostu kasuje masowo i tyle, tak. Więc to chyba tyle, co miałem do powiedzenia o Freedomie. Nie wiem, czy coś jeszcze, może nie wiem, jakieś pytanie, czy komentarz, czy w ogóle, a nie wiem, może ktoś z was uważa, że powinienem sobie po prostu dać spokój, zaorać i jakby nie tracić tego czasu. To oczywiście no, taki feedback też będzie dla mnie znaczący. A powiedz mi, jak myślisz, do ilu ludzi dotarłeś z pozytywnym, nie, inaczej, w ogóle z taką pomocą, z poradą, wliczając, nie wiem, nakłady twoich, może nie nakłady, tylko sprzedaż twoich książek, to ile ludzi się tam odzywało na blogu i tak dalej. No tak, jak myślisz, tak, ile osób przychodziło na te spotkania? Tak. Jak to jest rząd wielkości? Wiesz, rządy wielkości, więc tak, no książka, ta pierwsza książka, Wolność finansowa dzięki inwestowaniu w nieruchomości, ona już się doczekała, jakby chyba z tego co wiem, to trzeciego do druku. Ale to nie jest tak, że po prostu to idzie już w setki tysięcy egzemplarzy. To znaczy, to chodzi tylko o to, że po prostu wydawca książki, Studio MK, no ma taką politykę, że nie chce sobie budować za dużych stanów magazynowych. Więc ten pierwszy nakład to było tam powiedzmy rzędu, nie wiem, 5000 sztuk. A później te kolejne to nawet, nie wiem, może podobne albo nawet mniejsze. Więc no powiedz, można liczyć. Także powiedzmy, no nie wiem, ta książka dotarła do
do, nie wiem, 10 tysięcy osób. Przy czym wiem też, niektórzy to sami piszą, powiedzmy freedomiacy, że powiedzmy ta książka krąży gdzieś po ich rodzinach czy wśród znajomych, więc pewnie osób, które gdzieś tam miało książkę w ręku, no jest może nawet więcej, nieco. Oczywiście to, że książka była w ręku, a to, że została przeczytana, no to jest jakby jeszcze inna sprawa, tak? Wiadomo jak to jest. Ja sam mam wiele książek, które jeszcze nadal czekają na odpowiedni moment, żeby otworzyć ich strony. Chociaż teraz muszę przyznać, ja dalej kupuję sporo książek, ale też teraz udaje mi się czytać dużo więcej niż kiedyś czytałem, więc przynajmniej ten inwentarz nieprzeczytanych książek już mi tak nie rośnie, a być może nawet nieco maleje w stosunku do tego, jak to było kiedyś. Więc z tych ludzi, którzy przeczytali książkę, no trudno mi powiedzieć. Natomiast tak, inaczej mówiąc, tych spotkań odbyło się w sumie spotkań freedomiaków, spotkań w Empikach i tak dalej. To znaczy, no myślę, że powiedzmy to idzie już w dziesiątki, w tuzin, no nie wiem, no 50, między 50 a 100 pewnie, ten rząd wielkości. Ile przychodzi osób? No bardzo różnie. Powiedzmy, aha, jeszcze tak, jeszcze oprócz tego wiele razy zostałem zapraszany przez różnego rodzaju organizacje studenckie do tego, żeby powiedzmy opowiedzieć właśnie o wolności finansowej. Więc byłem już na pewnie też ze 20 uczelniach w różnych miastach w Polsce, na niektórych kilkukrotnie. Więc na tych spotkaniach bywają powiedzmy takie bardzo kameralne, że zwłaszcza na początku pamiętam, że kiedyś chyba na spotkaniu w Toruniu byłem ja i dwie osoby i to było spotkanie w Empiku. I pamiętam, że te panie, które są takimi organizatorkami tych eventów w Empikach, były bardzo pod silnym wrażeniem, bo chodziło o to, że jest tam zawsze wydzielony jakiś kącik, powiedzmy specjalnie na spotkania z autorami czy powiedzmy z piosenkarzami, którzy promują swoje płyty. I idea jest taka, że się mówi przez mikrofon, i wtedy to jakby leci w całym Empiku, tak? Nie tylko słyszą ci, którzy powiedzmy siedzą tam wokół tego autora, ale powiedzmy no, w całym Empiku to jakoś leci. Mhm. I jak zobaczyłem, że są tylko dwie osoby, Łukasz i imienia tej drugiej osoby, to właściwie odłożyłem ten mikrofon, no bo po co się wygłupiać, tak? No dwie osoby są i co tutaj mam przez mikrofon gadać? Ale one przyszły i poprosiły mnie, żebym jednak mówił przez mikrofon. No więc ja mówiłem do tego mikrofonu i tam żeśmy rozmawiali chyba przez godzinę czy półtorej, czy może nawet dwie. I pamiętam, że na koniec te panie jakby mi tak gratulowały, że w ogóle że to jest niespotykane, żeby po prostu ktoś do dwóch osób mówił z takim animuszem i zaangażowaniem, jakby miał po prostu setki słuchaczy, więc jakby no bardzo mnie dowartościowały. Natomiast rzeczywiście zdarza się, że są setki słuchaczy, ale to głównie na uczelniach. Powiedzmy na spotkaniach mieszkaniczników no, bywa właśnie też tam powiedzmy, zwłaszcza na tym ogólnopolskim kongresie, najbliższy w marcu, 16-17 marca, sobota i niedziela, dwudniowy będzie tym razem, więc trzeci już z kolei, więc na tych spotkaniach tam mamy 200, no, może trochę więcej osób. Na spotkaniach regularnych mieszkaniczników i freedomiaków w różnych miastach w Polsce. Dzisiaj takie spotkania odbyły się w Sopocie i w Katowicach, więc właściwie równolegle do tej audycji było też spotkanie w Sopocie i w Katowicach. Nie wiem, jaka tam była frekwencja, ale zwykle to jest kilkanaście, dwadzieścia kilka do kilkudziesięciu osób, czy nawet w Londynie to jest nawet czasami ponad 100. Więc w sumie, znaczy ta społeczność, no trudno mi powiedzieć. Wiem, że zadałeś mi proste pytania, a ja tak gadam i cały czas nie wiadomo, ile to jest. Właściwie nie prowadzę jakichś takich tego typu statystyk, tak? No, tutaj wchodzi na Freedomie dziennie właśnie te liczby średnio 1000 osób. Pewnie nie wszyscy wchodzą codziennie. Nie spodziewam się, żeby dużo ludzi wchodziło po kilka razy dziennie.
Więc, bo to jest statystyka wejść, a nie jakichś tam unikalnych wejść. Pewnie jest tam gdzieś ta statystyka, ale nie wiem, gdzie tego szukać. Więc powiedzmy, no spodziewam się, że w takim razie, jeżeli założymy, że średnio ktoś wchodzi co 3 dni, powiedzmy 2 razy w tygodniu, no to by nam dawało, że powiedzmy tak regularnie na Freedomie zagląda jakieś tam parę tysięcy osób, tak? 3-4 tysiące. Więc tak to mniej więcej wygląda liczbowo. Słuchaj, a co ty mówisz studentom na tych spotkaniach studenckich? No bo nie mówisz o nieruchomościach, bo co oni mają do nieruchomości przecież? Chyba, że mają coś, chyba, że się mylę. Mówisz im o wolności finansowej? Nie wiem, rzućcie studia, weźcie się za robotę jakąś, zaróbcie coś? Tak, nie, to znaczy wiesz, to mówię im o wolności finansowej jako idei, powiedzmy tak, taki jeden z głównych punktów, to staram się uświadomić, że jest duża różnica między dążeniem do bogactwa, a dążeniem do wolności finansowej. Tak, jak większość ludzi, jakby ich spytać, powiedzmy, zrobić taką ankietę, powiedzmy, no tak, na ulicach i zapytać ich o ich, powiedzmy, marzenia w sferze finansów, to większość osób by mówiła coś na temat, powiedzmy, bogacenia się, tak? Że chcą mieć 2 razy więcej, 5 razy więcej, tam coś i tak dalej, żeby mogli mieć, nie wiem, jakiś dom gdzieś tam, czy jacht, czy podróżować dookoła świata, czy jakieś inne tego typu rzeczy. Natomiast stosunkowo niewiele osób ma świadomość tego, że może dążyć do wolności finansowej, tak? Do tego, żeby po prostu pasywne przychody pokrywały w pełni ich potrzeby. I to jest to, co jest głównym tematem, powiedzmy, moich wystąpień dla studentów. Czyli zniechęcasz do etatu raczej wtedy takich studentów? Tak, pokazuję, że etat, no znaczy też może być czymś pozytywnym, jeżeli to jest w drodze do czegoś, tak? A nie tylko do tego, żeby powiedzmy, wiesz, no zaczynasz pracę na jakimś niskim stanowisku, zarabiasz tam grosze, potem awansujesz, zarabiasz tych groszy więcej, potem jeszcze raz awansujesz i już zaczynasz zarabiać naprawdę sporo, potem już jesteś kimś, nie wiem, ważnym w tej organizacji i zarabiasz naprawdę bardzo dużo, ale tak samo jak rosną twoje przychody z pracy, wynagrodzenie, to w tym samym tempie lub nawet szybszym rośnie twój standard życia i wydatki na utrzymanie tego standardu, tak? Więc właściwie to jest taki wyścig, który po prostu no, cały czas trwa i właściwie nie ma końca. Tak? Okej, czyli zachęcasz ich do umiaru i inwestowania nadwyżek w coś, co da no, tak zwany zysk pasywny, czy coś takiego nie istnieje w 100%, ale, tak. Ale powiedzmy taki. Więc taki pasywny przychód i pokazuje, że są przychód, różne sposoby, ale w moim mniemaniu, bo powiedzmy, tutaj staram się być obiektywny, oczywiście nie jestem do końca obiektywny, ale w moim mniemaniu takim najstarszym, najpewniejszym, najbardziej dostępnym źródłem pasywnej gotówki to są nieruchomości, najem nieruchomości, tak? Bo do tego nie trzeba mieć żadnego specjalnego talentu, nie trzeba mieć żadnej specjalnej wiedzy. Tutaj jak mówię o tym, to tak patrzę, czy czasami się zdarza, że na tych uczelniach są też jacyś, powiedzmy, przedstawiciele kadry nauczycielskiej, akademickiej, tak? Więc tutaj jakby tak trochę mrugam okiem, ale do tego nie trzeba mieć studiów wyższych, tak? Żeby powiedzmy zacząć inwestować w nieruchomości. Nie trzeba mieć dużo kasy na początek, nie trzeba mieć jakiegoś tam nie wiadomo, nie trzeba mieć znajomości, nie trzeba niczyjego pozwolenia, tak? Jakiejś licencji, więc można po prostu zacząć, tak? Na małą skalę, potem na trochę większą i większą, jak się nabywa doświadczenia. Jakby więc pokazuję też studentom, od czego mogą zacząć, jakieś tam powiedzmy takie praktyczne pierwsze kroki, tak? Zrobić na tej drodze. Więc powiem wam, że w ogóle te spotkania ze studentami, ja już postanowiłem i zresztą tak robię, że jakiekolwiek zaproszenie dostanę, to po prostu jadę. Tak, gdziekolwiek. Więc ja już byłem, powiedzmy, na tych spotkaniach, nie wiem, w Katowicach, Wrocławiu, w Olsztynie, w Warszawie oczywiście wiele razy, w Krakowie wiele razy, ostatnio w Częstochowie. Nie udało mi się dojechać do Rybnika, bo zachorowałem, ale gdziekolwiek po prostu dostanę zaproszenie, to jadę, w Poznaniu też.
Dlatego, że po prostu te spotkania ze studentami dla mnie są strasznie, jakby to powiedzieć, są bardzo energetyzujące. Tak? Ja za każdym razem po tych spotkaniach wracam doładowany pozytywną energią, tak? I wzrasta moje przekonanie o tym, że przed nami w Polsce, przed Polskę czeka po prostu świetlana przyszłość, bo mamy po prostu fantastycznych młodych ludzi. Wiecie, te spotkania, zwykle jest tak, że organizatorzy, no powiedzmy tam planują, że to potrwa godzinę, półtorej. Ja mówię im, żeby może trochę więcej czasu, ale oni tak się myślą, że ci studenci się znudzą, no bo wiecie, ja jeszcze na dodatek nie robię przerw, tak? Więc, a studenci są przyzwyczajeni, że 45 minut przerwa, a następne 45 minut to przyjdą albo nie przyjdą, tak? A ja tutaj tak, przez półtorej godziny opowiadam, czasami się przedłuża, więc są dwie. Potem zaczynają się pytania i te pytania trwają i odpowiedzi na nie, bo wiecie, jakim ja jestem gadułą, więc to trwa kolejne, powiedzmy, półtorej godziny czy dwie. Już nie raz, nie dwa zdarzyło się, że wiecie, zaczynaliśmy tam, nie wiem, dajmy na to o 16, a o 21 po prostu przychodziła sprzątaczka i mówiła, że już właściwie to musimy opuścić salę, bo ona już wszystko posprzątała, całą uczelnię i tylko ta jedna sala jej została. Więc wychodzimy na korytarz, no a ona już zdążyła posprzątać też i tę salę, więc w ogóle mówi, że korytarz, no już to właściwie to musimy już wyjść na zewnątrz, tak? I wychodzimy na zewnątrz, oczywiście ta grupa topnieje, tak? To już nie jest tam 100 osób czy 80, tylko powiedzmy, no jakoś tam topnieje do 20. I wychodzimy na zewnątrz i jest po prostu zima i siarczysty mróz, a my jeszcze tam powiedzmy, nie wiem, pół godziny czy coś, aż w końcu muszę powiedzieć, sorry, słuchajcie, no ja już wsiadam i jadę, bo ja już nie mogę, tak? I jeszcze mnie tam namawiają, żebyśmy poszli do pubu czy coś, no to znaczy, ale no większość razy to jest tak, że powiedzmy już jakoś tam, no nie wiem, wracam, wsiadam w samochód i wracam do Warszawy, więc jadę po nocy. Ale bardzo nabuzowany tym, że po prostu ci studenci, naprawdę, mamy fantastycznych młodych ludzi, no i także mam dużą, dużą satysfakcję z tych rozmów i raczej staram się, powiedzmy, nie odmawiać zaproszeniom, więc jeżeli ktoś z was jeszcze jest studentem, działa w jakiejś organizacji, chciałby, powiedzmy, posłuchać coś, czy żeby jego znajomi też posłuchali na temat wolności finansowej, jeśli tylko jestem w Polsce, i nie mam jakiegoś innego czegoś tam w kalendarzu, to chętnie przyjadę i naprawdę to jest dla mnie jedna z tych, no, bardzo, znaczy w ogóle nie narzekam na swoje życie, tak? Bardzo jestem zadowolony, jest naprawdę super fajnie, nie mam na co narzekać, ale to są te momenty, które bardzo, bardzo mnie cieszą, tak? Właśnie te spotkania z młodymi ludźmi. To gdzie ma pisać taka osoba? Na sławek@freedomia.pl. I tam piszcie do Sławka, wtedy się pojawi, jak tylko mu się to nie nałoży z innymi jego działaniami, wydarzeniami, tak. No, także zapraszam gorąco na łamach Freedomii. Jeżeli ktoś z was jeszcze nie był, to gorąco zapraszam, a jeżeli byliście już i jakoś tam, powiedzmy, no, nie odrzuciło was, że jest zbyt prymitywnie i jest w miarę coś tam ciekawego do przeczytania i uznacie, że warto to zarekomendować, to będę ogromnie wdzięczny za każdego pojedynczego SMS-a. Niestety nie podam teraz szczegółów, ale zamieszczę je z pewnością na blogu Freedomia. No i co, może Hugo, bym ciebie poprosił też, żebyś gdzieś tam na kontestacji dał znać. Jasne, tylko poproś mnie w sposób mailowy wtedy. Tak, zapomnę. Tak. No dobrze. To co, zbieramy się powoli? No chyba tak, bo jakoś tam nie było chyba innych pytań. A to dlatego, że mieliśmy troszkę problemy z serwerem i się tutaj troszkę wyrywało ludzi, ale wszystko będzie nagrane i wszystko się dobrze nagrało i będzie na stronie kontestacja.com dzisiaj w nocy. No dzięki bardzo, Hugo. W ogóle jeszcze raz dziękuję za zaproszenie mnie na antenę kontestacji. Wiesz, dzięki temu po prostu zaczynam być rozpoznawalny po prostu na świecie. Także naprawdę jest super i cieszę się, że właśnie jesteśmy nie tylko bliźniakami, myślę,
jakby jeżeli chodzi o nasz wiek, ale myślę, że też jeżeli chodzi o tematykę i wolności, i jakby powiedzmy niezależnego myślenia, mamy wiele wspólnego i myślę, że to powiedzmy te nasze społeczności jakoś tam się powiedzmy, no nie, przenikają bardzo silnie, tak? Więc tym bardziej dziękuję za goszczenie mnie. Jednocześnie mamy jakiś dystans do siebie, poczucie humoru, nie napinamy się, nie jesteśmy fanatycznymi patriotami Polakami. No, bo to, i mam wrażenie, że tacy ludzie właśnie powoli się zaczynają ujawniać, powoli zaczynam zauważać takich ludzi coraz więcej wokół siebie, że jest coś więcej poza zwolennikami Platformy i PiSu. Są to normalni ludzie też. No tak, dokładnie, który po prostu naprawdę wisi i powiewa, co tam oni robią i właściwie wiecie, to znaczy ja mam takie spostrzeżenie, że w sumie to bardzo dobrze, jak ludzie z Platformy zajmują się tymi z PiSu, a ci tam, nie wiem, z Palikota, tymi z SLD i tam każdy każdym. Bardzo dobrze. Niech oni się tym zajmują, bo będą mieli mniej czasu po prostu wpierdzielać się nam w życie, tak? To znaczy niech nas zostawią samym sobie i my sobie poradzimy. No. To znaczy najgorzej jakby zaczęli się nami zajmować, tak? Bo po prostu po tym, jak oni się sobą zajmują i jaka jest ich efektywność tam w innych rzeczach, to bardzo dobrze, niech się zajmują sobą i po prostu będzie fajnie, tak? A będziemy do ich kraju wpadać raz na jakiś czas. Tak. No właśnie. A powiedz, a jaki efekt przyniosła akcja, wiesz, tych prezentów na rozpoczęcie kadencji Sejmu? Był jakiś... Czy chcesz mnie pytać, jak się poprawiło prawo od tego czasu? Tak. Jak się poprawiła świadomość. Znaczy wiesz co, no, w momencie kiedy rozdawaliśmy, chodzi o akcję Płyta dla Posła, czyli w akcję, którą rozdawaliśmy z kontestacją, która polegała na tym, że nagraliśmy audiobooka Ludwika von Misesa, książki Jak sprawić, żeby państwo było bogate i rozdaliśmy wszystkim posłom, senatorom i europarlamentarzystom również. Oraz również tam widzę, że już niektórzy ludzie tam w terenie zaczęli jakoś tam samorządowcom rozdawać, jakimś prezydentom miasta, jakoś tam się tak samozwańczo trochę. No, znaczy wiesz co, no, czy nie wiem jaki był efekt tak naprawdę, bo wszyscy, którzy dostali bezpośrednio, to albo uciekali, to byli ludzie z Platformy, którzy się bardzo bali nas, bo myśleli, że to jest jakaś prowokacja, albo cała reszta mówiła, że właściwie się wychowała na Ludwiku von Misesie. Wiesz. No tak, i tam nic nowego, to oni po prostu żyją tym i oddychają, tak? Dokładnie, oni dobrze wiedzą, że niskie podatki, mało regulacji to w ogóle jest smar gospodarki i tak dalej. I wszyscy to wiedzą, no tylko rzeczywistość czasem stwarza konieczność robienia czegoś innego. Kryzys ogólnoświatowy i coś tam, jakby powodów jest dużo, tak? Zawsze jest wiele wymówek. Tak jest. Ten człowiek, który, jak on się nazywa? Ten, który mówi dużo o in vitro. In vitro to chyba wszyscy mówią. Okej, nie pamiętam. No nie, nieważne, każdy się tak zażartował sobie jeden ze współpracowników Donalda Tuska, że Donald Tusk też się wychował na Ludwiku von Misesie. Więc no, ja nie wiem, to chyba już wszyscy w takim razie. Chyba tylko jedna posłanka SLD tak nie powiedziała. Wiesz co, no, jakaś jest to, wiesz, tam kropla, która drąży skałę. Myślę, że fajnie, że w ogóle coś takiego wyszło na światło dzienne, że w ogóle się pokazują ludzie, że... Inaczej, ponieważ to była taka nasza akcja, którą mieliśmy pokazać, że nie jesteśmy tylko tak negatywnie nastawieni, że my tutaj krytykujemy, tylko że to, wiesz, wysokie podatki, coś tam, tylko że chcemy zrobić jakąś tam akcję taką proedukacyjną. Tak. Więc pokazać, że jesteśmy pro też tacy, wiesz. Tak. I to się bardzo udało. Było dostrzeżone, tak? Proszę? Zostało dostrzeżone. Zostało dostrzeżone i w ogóle troszkę widzę tak naprawdę już od kilku lat takie akcje podejmowane przez ludzi bardzo tak odważnie, no i w różnych sferach. Nie wiem, czy ostatnio zauważyłeś, ale ludzie się strasznie zaczęli wkurzać na fotoradary, ponieważ nastawiano ich, wiesz, na co drugim skrzyżowaniu.
No i teraz, jakby nie patrzeć, w internecie cały czas wychodzą, wiesz, po prostu nagrania, gdzie gość podchodzi, wiesz, do strażnika miejskiego i mówi: panie strażnik miejski, czemu pan tutaj parkujesz, wiesz, i fotografuje tam rejestrację i tak dalej, filmuje gościa, wiesz, bezczelnie. I to nie są pojedyncze przypadki już Emila tam od fotoradarów. To są już, wiesz, no może nie codziennie, nie, ale co kilka dni takie nagrania powstają. Ludzie naprawdę zaczynają coś robić, wiesz, zaczynają się wkurzać na tą rzeczywistość, zaczynają, że nie, właśnie nie tylko wkurzać się, ale zaczynają coś robić, działać. No tak, żeby coś zmienić w tej rzeczywistości, a nie tylko na nią narzekać. Tak. I to mi się podoba osobiście. Ja to właśnie nie wiem, czy to jest wpływ płyty dla posła. Myślę, że jest w ogóle ogół jakichś takich akcji podejmowanych, żeby ludzie przestali wreszcie siedzieć w domu i oglądać, wiesz, telewizję, tylko zaczęli no coś robić, bo mają, wiesz, w ręce komórkę z aparatem tam, z kamerą i, wiesz, i mają, wiesz, no, głowę i mózg. No tak. No. Dokładnie. I narzędzie też, żeby to jakoś rozpropagować. No. Także no ja czekam. Nie wiem, kiedy to się wydarzy, ale mam nadzieję, że powstanie jakaś partia, ale znowu nie jakaś partia, która się wydzieli z jakichś innych tam partii, partyjek i coś tam i się połączy i coś i tak. Tylko że naprawdę taka po prostu partia przedsiębiorców, no nie wiem, w Polsce jest, mówi się, że jest 2 miliony, powiedzmy, drobnych przedsiębiorców, tak? I po prostu no ci ludzie, to jest duży elektorat, ale też duży potencjał, powiedzmy, nie wiem, intelektualny, doświadczeń, takiej praktycznej znajomości funkcjonowania jakby życia, tak, i świata, bo dzisiaj ci politycy po prostu są totalnie oderwani, oni jakby, no nie wiem, jakby żyli zupełnie w innym kraju, na innej planecie, tak, No właśnie, i to nie tylko oni, ja myślę, że to jest troszkę takiego, wiesz, taki Matrix, który, czy taką właśnie, nie wiem, Alicję w Krainie Czarów, którą sobie oglądamy w telewizji, czy gdzieś tam. Na przykład ostatnio, to taki drastyczny troszkę przykład, to może nie pasuje do twojej audycji troszkę, ale dobrze obrazuje tą bajkową rzeczywistość, kiedy zdaje się dwóch kiboli skopało człowieka parę tam jakiś czas temu na ulicy. Wiesz, tam mu jakoś tam no, dosyć mocno go pobili, gość stracił zdaje się widzenie na jedno oko, czucie tam w prawej części twarzy. No okej, tragedia, tak? I prokurator tam naciskał tam ileś tam lat więzienia oraz bardzo mu zależało na tym, żeby oni przeprosili tamtego gościa. I wyrok był taki, że goście dostali parę lat w zawieszeniu, czyli wyszli na wolność, wiesz, chwilę później, no tak. I musieli go przeprosić na piśmie, wiesz. Mhm. Okej. Okay. Więc to była kara, że musieli mu wysłać przeprosiny. Z tego. No tak, to rzeczywiście, no to, za oko i za... To powiedz mi, co tu nie jest bajkową rzeczywistością, bo ja czegoś tu nie rozumiem, nie? Ja chyba żyję w innym świecie, nie wiem. Tak, rzeczywiście, tych absurdów. Dlatego tak myślę, że wiesz, no i nie wiem, może ja jestem takim niepoprawnym optymistą, ale tak spodziewam się, że po prostu, wiesz, przyjdzie ktoś, kto zdecyduje, że chce jednak poświęcić trochę temu więcej czasu, energii i coś tam i po prostu, wiesz, to jakby naprawdę uruchomi taki ruch oddolny, bez żadnych polityków, bez coś tam, no niby coś takiego miało być Palikot, tak, ale po prostu... No, samo to, że osoba założyciela, jeszcze to tak się nazywa i tak dalej, no on już w tym systemie jakoś tam tkwił, tak? I więc nie wiem, na ile tam, powiedzmy, z tych wszystkich ludzi tam w tym ruchu, ile rzeczywiście było takich świeżych, no bo tam widać, że są te takie różne podgrzewane kotlety, poprzemalowywane tam na różne kolory i wiesz, i co wybory to z innej partii i coś tam, tak? Ale po prostu takich totalnie świeżych ludzi, którzy... No pytanie, czy jest rynek na to. No, jak miałem wywiad z Marcinem Chmielowskim jakieś kilka tygodni temu, to on mówi, że on nie startuje w tej chwili w wyborach tam politycznych żadnych, nie tworzy partii, ponieważ jeszcze nie ma rynku na to. Trzeba wciąż edukować ludzi, żeby oni wybrali takich ludzi, jak oni się pojawią. Czy to jest dobre podejście? No nie wiem, czy jest taki rynek. Trudno powiedzieć, wiesz, to znaczy myślę, że z drugiej, pewnie trochę racji w tym, co mówi, jest, ale z drugiej strony wydaje mi się, a nie jestem jakimś specjalistą od polityki, znowu, żeby tutaj nie zabierać głosu jako ekspert, ale wydaje mi się, że też jest duży poziom, bo to jest ten pozytywny argument, który on mówi, że brakuje go, ale jest też chyba taki negatywny argument, że jest cała masa ludzi, która jest totalnie zmęczona tym, co jest w tej chwili, no i myślę, że taki coś nowego, co by rzeczywiście było nowe i dawało jakieś tam nadzieje na rzeczywiście coś nowego,
to nie byłoby chyba pozbawione szans. No nie wiem, no tak mi się wydaje, ale znowu, to pewnie na tęższe głowy analityków politycznych ta dyskusja niż tutaj, wiesz, to co ja mam do powiedzenia. No w każdym razie, żeby też uprzedzić jakieś ewentualne spekulacje, to ja w ogóle nie jestem jakby w ten sposób, nie mam żadnych tego typu inklinacji, ani chęci, ani powiedzmy tam czegokolwiek, tak? Więc to nie jest tak, że ja teraz akurat poruszyłem ten wątek jako start kampanii jakiejś tam, nie wiem, politycznej czy coś takiego. To znaczy nie mam żadnych tego typu aspiracji. Właśnie tak jak mówiłeś, Hugo, tam w trakcie audycji, z powodów egoistycznych. Po Kupa prostu roboty. Ja bym musiał za dużo poświęcić fantastycznego życia swojego, żeby powiedzmy tam no, zajmować się czymś, co pewnie no, rzeczywiście to trzeba by było wejść i kopać się z końmi i to kopać się brutalnie, bo po prostu takie wejście kogoś nowego to by wszystkich przestraszyło, tych, którzy już tam są. A oni, wielu z nich, po prostu to nie byłaby tylko dla nich walka o zwycięstwo wyborcze, ale wręcz walka o życie, bo przecież wielu z nich niczego innego nie potrafiłoby robić, tak? To znaczy, część ludzi oczywiście no, odchodzi z polityki, idzie na uczelnię z powrotem, czy tam z powrotem do swojego biznesu, czy tam do swojej kancelarii prawnej, czy czegoś takiego, tak? No ale prawda też jest taka, że wielu z tych ludzi po prostu, no nie wiem, no, zatrudniłby ich ktoś tylko po to, żeby otwierali drzwi jakoś tam swoim nazwiskiem, tak? Więc, ale nie wszyscy z tych 460 mają aż takie duże nazwiska, tak? Więc, no nie, eksprezydent ma teraz takie nazwisko i tak, z tego żyje, tak. Tak, dokładnie, czy jacyś tam inni, tak, no ale nic, no w każdym razie, więc tylko tyle mówię, że dementuję ewentualne plotki, czy jakieś tam domysły, czy cokolwiek, to znaczy to nie jest z mojej strony żadna wycieczka w kierunku sądowania, tam powiedzmy, nie wiem, czegoś, to jest tylko wyrażenie mojej nadziei, że coś takiego się wydarzy. Oczywiście, jeżeli by się coś takiego wydarzyło i byłbym przekonany, że to jest rzeczywiście jakaś nowa jakość i rzeczywiście, powiedzmy, autentyczna chęć, powiedzmy, poprawy, uproszczenia przede wszystkim tego, co nas otacza i deregulacji, tam powiedzmy, no nie wiem, wyrzucenia 3/4 tych wszystkich przepisów i po prostu niemnożenia ich i powiedzmy odbiurokratyzowania i tak dalej, to jeżeli ktoś z Was o tym myśli, no to na pewno będzie miał bardzo silne wsparcie na łamach Freedomi. To mogę zapewnić. I kontestacji chyba też. Przynajmniej nie bezpośrednio. No. No dobrze, no to tym wątkiem politycznym już chyba naprawdę zakończymy. Tak, tę najdłuższą podróż do Freedomi, przez Freedomie i dalej, co tam, jak to się będzie rozwijało. Zachęcam oczywiście wszystkich słuchaczy, bo może mi bardziej wypada niż Hugo, żebyście wspierali kontestację finansową swoimi datkami, małymi, średnimi, większymi. Jak wiecie, kontestacja utrzymuje się też tylko z waszego wsparcia, a nie z żadnych tam reklam, czy sponsorów, czy jakichś innych tam korporacji, czy innych. Więc jeżeli chcecie, żeby kontestacja się rozwijała i inwestowała w coraz to nowszy sprzęt i możliwości i reporterów w różnych odległych zakątkach świata, to po prostu wspierajcie poszczególne audycje czy kontestacje jako taką. Także gorąco do tego zachęcam. Do usłyszenia, mam nadzieję, wkrótce. Pewnie nie za tydzień, bo będę wyjeżdżał do RPA, jadę na Mistrzostwa Afryki w piłce nożnej. Więc może właśnie przy następnej okazji opowiem o tym, co tam widziałem, jak tam było. Jak kopali piłkę. A ja was zachęcę do tego, że jeżeli chcecie w przyszłości toczyć życie takie jak Sławek Muturi, jeździć sobie na mistrzostwa w piłce nożnej do kraju, gdzie aktualnie się one toczą, lub na przykład na inne wydarzenia w takie miejsca, gdzie mają one miejsce, to słuchajcie audycji Freedomia na audycji, nie na audycji, na antenie kontestacji www.kontestacja.com. Tam musicie sobie znaleźć właściwe miejsce, a bloga czytajcie na stronie freedomia.com. Nie, freedomia.pl, przepraszam, freedomia.pl lub
jeżeli macie już jakieś mieszkanie na wynajem, tak? Czy dopiero będziecie mieć? Mieszkanicznik jest do kogo kierowany? Do tych, którzy mają mieszkania czy nieruchomość na wynajem, ale też to są członkowie, ale można też zostać członkiem sympatykiem, jeżeli się jeszcze nie ma mieszkania czy jakiejś nieruchomości na wynajem, ale się planuje zakup, planuje inwestycje i wtedy można po prostu skorzystać z podpowiedzi, z doświadczeń tych osób, które już tą drogę jakoś tam rozpoczęły. Więc zapraszam też, dzięki za przypomnienie, do tego, żeby zostać członkiem albo sympatykiem Stowarzyszenia Mieszkanicznik. Szczegóły na www.mieszkanicznik.org.pl. I to mówił Sławek Muturi, a tutaj realizował go bardzo skromnie w fetle Marcin Hugo-Kosiński. Do zobaczenia następnym razem. Albert, wychodzimy!